Hej, Mike. Wow, a, widzę, że robimy tutaj porządki. Już skończyłeś? Wygląda fantastycznie. Hej, chłopaki, gotowi na zabawę w labirynt? Okej, powiedzmy o tym pomyśle Mike'owi. Mike? Mike! Wow! Mo, Malcolm i Mike chcieliby się pobawić w labirynt. Możemy? Okej, posłuchajcie. W środku labiryntu są trzy kolorowe flagi. Mo, twój kolor będzie zielony. Malcolm, twój kolor będzie niebieski. A ty, Max, będziesz czerwony. Kto pierwszy zdobędzie flagę właściwego koloru i wydostanie się z labiryntu, wygrywa. Doskonale. Miłej zabawy i powodzenia. To takie łatwe, co? Lepiej nie spuszczajcie siebie z oczu, bo któryś z was wyprzedzi drugiego. Ależ chłopaki, ktoś w końcu musi wygrać. Może to będzie Mo? Coś nie tak, Mike? Jeszcze nie widać naszych przyjaciół? Zaraz zacznie się ściemniać. Lepiej zadzwoń po Mavericka. On będzie wiedział, co robić. Hej, Maverick. Wyglądasz świetnie. Byłeś dzisiaj na myjni? Chłopaki na farmie potrzebują twojej pomocy. Pojedziesz tam? O, to pewnie Mike dzwoni. Mia, Maverick właśnie jedzie na farmę Mike'a. Nasi przyjaciele zgubili się tam w wielkim labiryncie z siana. Właściwie mogłabyś nam pomóc. Przyłączysz się do akcji? Hej, Mike, czy komuś udało się już wyjechać? Malcolm i Max są okej. Słychać, jak się kłócą. Jemu też nic nie jest. Wjedziesz do labiryntu, żeby odnaleźć naszych przyjaciół? Nie? Chcesz, żeby sami się stamtąd wydostali? Chłopaki, jesteście w samym centrum labiryntu. Maverick mówi, żebyście przestali się kłócić, zaczęli współpracować, żeby się wydostać stąd. A tymczasem Mo prowadzi, ponieważ odnalazł flagę i pewnie już szuka wyjścia. Lepiej już ruszajcie, jeżeli chcecie go dogonić. Co ty wyprawiasz, Mo? Wyjście jest tuż obok. Czemu nie wyjedziesz? Przecież wtedy wygrasz. Czekasz na Maxa i Malcolma, tak żebyście wszyscy w trójkę wyjechali? Wow, jesteś prawdziwym kumplem.
Co? Poprosiłeś Miję, żeby pomogła chłopakom wyjechać z labiryntu? Aha, ona użyje swojego światła, tak żeby pomóc im znaleźć drogę. Haha, tego się nie spodziewałem. Malcolm wykorzystuje swoje umiejętności detektywistyczne, żeby się wydostać. To Moe zostawił te ślady, żeby pomóc wam się wydostać. Ale wy tak się kłóciliście, że nawet tego nie zauważyliście. Tak jest, Moe. Zwyciężymy wszyscy razem. A skąd wiedziałeś, że Moe wyprowadzi ich? A, wiedziałeś, że on jest dobry w takie zabawy i że jest dobrym kumplem. A poza tym, Moe jest mądrzejszy niż wszystkim się wydaje. Doskonale, moi przyjaciele, tak się cieszę. Do zobaczenia wkrótce. Hej, Mia. Wow, jaki ładny obraz. Dopiero się uczysz? Jestem pod wrażeniem. Hej, Marty, a ty co porabiasz? Hej, Marty, to nie było miłe z twojej strony. O nie, tak mi przykro z powodu twojego obrazka, Mia. Możesz go namalować jeszcze raz? A Maverick nauczyłby Martiego dobrych manier. Hej, Maverick, nie ma czasu na jedzenie. Mia musi znaleźć Martiego. Marty zniszczył malunek Mii i uciekł. Znajdziesz go dla Mii? Świetnie, dziękujemy, Maverick. A teraz przygotujmy się do akcji. Czemu się zatrzymałeś? Hej, Moe, porysowałeś sobie karoserię? To świetny pomysł, Maverick. Moe, czy mógłbyś nam pomóc odnaleźć Martiego? Doskonale, zatem znajdźmy go! Hej, Mia, zobacz! Przyjechał Maverick i Moe. Razem znajdą Martiego. To dobry pomysł. Znajdziemy go szybciej, jeśli się rozdzielimy. Okej, zatem do dzieła. Tutaj go chyba nie ma. Tutaj też nie? Tam też go nie ma, Mia? Chłopaki, Mia go znalazła! Maverick, możesz użyć swoich dopalaczy, żeby go dogonić. Tak jest! Cała naprzód! Hej! On próbuje uciec! Szybko, zatrzymajcie go! Dobra robota! Śmierdząca sprawa! Właśnie tak skutkuje robienie psikusów innych. Haha, teraz potrzebujesz pomocy, żeby stąd wyjść.
Mama, Maverick ma rację. Marty, najpierw musisz przeprosić, że zniszczyłeś malunek Mii. Si. No widzisz, nie było to takie trudne. A Mia ci wybaczy. Okej, a teraz wyciągnijmy cię z tego bagna. Czy ktoś z was ma linę? Doskonale! Okej, teraz wszyscy ciągniemy! Co? Twierdzisz, że Marty powinien jeszcze zrekompensować coś dla Mili? Jestem zaintrygowany! Wow, wszystkie zarysowania zniknęły! Dziękujemy, Mia! Mo, wygląda od razu lepiej! Haha, Marty, wyglądasz świetnie! I na przyszłość pamiętaj, żeby nie niszczyć pracy innych. Świetna praca zespołowa, moi przyjaciele! Do zobaczenia w następnym odcinku!